Dnia 24 października, punktualnie o godzinie 9, rozpoczął się pisemny test wiedzy, do którego przystąpiło 12 uczniów z trzech szkół podstawowych, z terenu gminy Iwanowice oraz jedna drużyna gimnazjalna. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących ostatnich 7 lat pontyfikatu Jana Pawła II. W wyniku indywidualnej punktacji poszczególnych uczestników jury ustaliło następującą klasyfikację. Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Patoła ze szkoły podstawowej w Celinach. Drugie miejsce zdobył Damian Jasiówka ze szkoły podstawowej w Sieciechowicach i Weronika Fundament ze szkoły podstawowej z Iwanowic. Miejsce trzecie należało do Mateusza Trzaski ze szkoły podstawowej z Iwanowic. Wyróżnienia otrzymali Alicja Kotaba i Piotr Kurbiel, szkoła podstawowa Iwanowice. Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy otrzymali wydawnictwa albumowe oraz dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień nagrodzeni zostali dodatkowo przenośnymi głośnikami. W wyniku klasyfikacji drużynowej szkół pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Iwanowicach. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa imienia księdza Jana Bosko w Celinach, a trzecie miejsce szkoła podstawowa imienia Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Jak co roku konkursowi wiedzy towarzyszył gminny konkurs plastyczny o Janie Pawle II, na który wpłynęło 45 pięknych prac. Jury oceniające prace zebrało się 18 października 2018 roku i przyznało liczne miejsca, pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia. W imieniu uczestników i organizatorów konkursów pragniemy podziękować sponsorom tych wspaniałych nagród: Urzędowi Gminy w Iwanowicach, Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek, Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Iwanowicach oraz firmie Krak Marfisz. Piątek 19 października 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Iwanowicach obchodziła swoje święto, Dzień Patrona. Tego dnia również 20 uczniów klasy pierwszej złożyło ślubowanie oraz otrzymało swój pierwszy szkolny dokument, legitymację. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Iwanowicach. Uczestniczyli w niej uczniowie wraz z wychowawcami, dyrektor szkoły, emerytowani pracujący nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, przyjaciele szkoły. Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja nawiązująca do sylwetki świętego patrona szkoły, przygotowana przez uczniów klasy 8. Następnie pierwszoklasiści oczarowali wszystkich swoimi popisami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Rozbawili i zaangażowali do wspólnego śpiewania wszystkich obecnych. Po ślubowaniu na szkolny sztandar pełnoprawni już uczniowie klasy pierwszej otrzymali upominki przygotowane przez uczniów klasy drugiej. Prezenty dla naszych najmłodszych uczniów ufundowali i wręczyli również przedstawiciele władz samorządowych. Obchody stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbywały się we wszystkich szkołach naszej gminy. Młodzież i dzieci przygotowywały się do aktywnego udziału w Tygodniu Niepodległości, który poprzedzał Święto Niepodległości. W ramach realizacji projektu Ocalmy od zapomnienia dzieje wyzwolenia uczniowie naszych szkół uczestniczyli w prelekcjach historycznych. Ostatnia prelekcja odbyła się we wtorek 23 października w szkole w Widomej. Uczestniczyło w niej ponad 150 uczniów naszej gminy. Podczas prelekcji prowadzący Anna Mączka i Adam Miska przybliżyli historię cmentarzy I wojny światowej na terenie naszej gminy. Temat jest bardzo ciekawy, gdyż pokazuje, jak zawiłe są dzieje wojenne, które często łączyły wrogów w jednej mogile. Program był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Brały w nim udział wszystkie szkoły w naszej gminie. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Dnia 18 października 2018 roku przekazany druhom został sprzęt zakupiony w ramach programu Bezpieczna Małopolska, w połowie dofinansowanego z budżetu województwa małopolskiego. Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł 42 340 zł 14 groszy. W tym wartość dofinansowania to kwota 20 344 zł. Agregaty prądotwórcze otrzymały jednostki OSP w Celinach i Sułkowicach, pilarki ratownicze OSP w Naramie i Iwanowicach, narzędzie ratownicze typu Hooligan OSP w Maszkowie i Zalesiu, prądownice Turbo OSP Damice, a 6 kompletów odzieży ochronnej OSP w Celinach, Biskupicach i Grzegorzowicach. W spotkaniu wziął udział radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Adam Domagała, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie, jakiego udziela naszym jednostkom OSP oraz za pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W sobotę 6 października 2018 roku odbył się pierwszy wykład inaugurujący rozpoczęcie zajęć na Iwanowickim Uniwersytecie Dziecięcym. Dzieci złożyły ślubowanie, otrzymały swoje indeksy i z tą chwilą stały się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca. Swoją obecnością z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas zaszczycili nas pan Mariusz Lekston, prorektor do spraw organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej, oraz pani Ewa Marek. Pierwszy wykład zatytułowany był Ogniste eksperymenty. Podczas wykładu mali studenci mogli obserwować różne eksperymenty chemiczne, a zachwytom dzieciaków nie było końca.
Gminę Iwanowice reprezentowali wójt gminy, dyrektorzy szkół oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. W dniu 17 listopada odbył się kolejny wykład pod tytułem Poznajemy świat różnymi zmysłami. Zainteresowanie naszych studentów było ogromne, a i frekwencja mimo pierwszego mrozu dopisała. W sobotę 6 października oraz 17 listopada 2018 roku, tuż po zajęciach Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego, odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne dla dzieci, poprowadzone przez panią Krystynę Kowalczyk. W związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dzieci tym razem szkicowały i rysowały portret Orła Białego. Efektem zajęć były wspaniałe patriotyczne prace i zadowoleni mali uczestnicy warsztatów. Na kolejnych uczestnicy rysowali las oraz jego mieszkańców. Na kolejne zajęcia zapraszamy już 8 grudnia po wykładzie Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego.